Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek z Bedwarsów. Oczywiście z powrotem jestem na Trollcrafcie, bo gdzieżby indziej. Nie wiem, tutaj jakoś mi najlepiej się gra ogólnie, tylko że muszę wam powiedzieć, hakerów to jeszcze nie ogarnęli, także ich jest tutaj mnóstwo. Także zobaczcie, jestem w teamie niebieskim, mam nie gram, gram. Niestety mój nadal jest zajęty, nie wiem, nikt mi nie odpisuje na żadne powiedzmy e-maile, że tak powiem, do tego. Czekajcie, tutaj się napiję od razu, bo w razie by ktoś szedł, bo muszę jeszcze parę rzeczy wymienić. Potrzebny mi tutaj jeszcze będzie kilof. Bloki jak najbardziej. I czekajcie, łuk może bym sobie kupił, chociaż nie wiem, czy to się opłaca. Kupię sobie jak najbardziej ender chesta, bo ten sposób z ender chestem jest jak najbardziej, powiedzmy, przydatny i to jak najbardziej. Czekajcie, jeszcze sobie, zanim pójdę na środę, zrobię sobie tutaj full butów. Następnym razem zrobimy coś innego. Kurczę, nie, muszę jeszcze łóżko osłonić, sorry. Tak to jest właśnie, jak się gra praktycznie samemu, bo ten ziomek, Szyman, nie wiem, pozdrawiam, może kiedyś to zobaczysz. Nie wiem, czemu nie pomagasz mi tutaj budować, nic. Wszystko musi być na mojej głowie, że tak powiem. Pamiętajcie, na początku jak tutaj gracie, to budujcie środek. Potem łóżko, kurczę, dobra, mam najlepszą wtedy klatę. Muszę iść, ziomki, bo tak. Tak, klatę. Czekajcie, potki, siły jak najbardziej na zapas. Zapomniałem przed chwilą. Te złoto, resztę tu. Wymiana najlepszej klaty. Pam, pam. I jeszcze te złoto. Dobra, teraz tylko tak. Potka tu. Miecz, potka tam. Zobaczymy, czy mi wyjdzie, bo tu... Czekajcie, ale mam jeszcze ponad minutę. Tutaj ziomek idzie od czerwonych, on jest sam. Tylko tutaj ziomki jeszcze są żółci, nie wiem, czy się opłaca. O, czekajcie, idę żółtego najpierw strącę, tutaj mu bam. Chodź, będziesz miał soja. Dam mu soja. Ciekawe, czy on to wykorzysta, czy przeciwko mnie. Zobaczymy. A tymczasem pędzę na żółty, bo ich jest mnóstwo. Zobaczymy, czy ogarnę chociaż. Oni wszyscy się wymieniają. Dobra, super. Może mi się uda. Kilki. Tu jest jeden, coś wcina. Szybko. Regenka. Dobra, idę poszukać jeszcze tego jednego. Tak to jest właśnie, gracie. Jeżeli wchodzicie tutaj do tej, na tą grę, powiedzmy, to nigdy nie wchodźcie tam, gdzie jest najwięcej ludzi, bo wtedy oni wszyscy kampią na jednym miejscu, nie dość, że zabierają wszystkie itemy, to potem jeszcze też nic nie ogarniają. Widzieliście, wszyscy byli przy tym villagerze, nic nie ogarnęli. Kurczę, nie wiem, czy ziomek jeden zdział. Trudno się mówi. Wezmę sobie tu jeszcze parę... Troszkę żarcia, o nie parę, o. Czerwonemu dałem soja. Czekajcie, wezmę jeszcze sobie szybko dwie poteczki i tutaj, jak to mówię, koksy, chociaż to nie koksy. Dobra, idę tutaj. Zielonego niestety zgubiłem, nie wiem, gdzie on się podział. Aha, chyba tutaj. Pan Manu? A tu był zielony, to jakich? A ja żółtych rozwaliłem. Dobra. Pan Mago, a ja pan Manu, przepraszam. O, Oliver, sorry.
Sorry. Ciekawe, czy ten, pan Manu, się zgodzi na coś takiego, jak mu napiszę. Żeby rozwalił moje łóżko, ja rozwalę jego. I pójdę ten. No po prostu skoczę, za to, że mi dał soja, o. Ja tam nie zawsze muszę wygrywać. No, ziomek, nie tak to miał być, dobra. Ach, jak oni się boją. Dobra, buty mam, klatę mam, potkę mam. Trochę przedłużę te wideo, ale dobra. Właśnie to jest najgorsze, że jak komuś coś dasz, to oni chcą więcej, czy jak to nazwać. A gdzie jest mój ziomek, tak a propos? Szaman. Nigdzie go nie ma. Siema, szaman. Zrobisz coś w końcu, bo tutaj nic nie robisz. Czekaj, ja tu już mam. Prot 1? Prot 2, chociaż nie wiem, niepotrzebne mi to. Znaczy, czy oni będą się klepać. Czekaj, złoto wziąłeś? Nie, tu... Ej, nigdy nie wkładajcie rzeczy do tych skrzynek, bo tu inni mogą wam po prostu zakosić. To wezmę sobie prot 3. Tam, tu złoto, potrzebne tylko 3. Tam. Ach. Miałem sobie ten zrobić, ale dobra. No oni tam się bawią tym. Ja chcę iść do czerwonego, tylko jego łóżko rozwalić. Żeby mnie tak szybko nie zdjął. Mam też łuk? Patrz, no i teraz co, dosięgniesz mnie? Patrz, no i pójdę tylko twoje łóżko rozwalę. Nie chcę mi się ciebie zabijać. Czekaj, dobrze idę? Dobrze. Zawsze to dodatkowe punkty, chociaż na tych punktach mi tak za bardzo nie zależy. Czysta frajda. Dobra, zabij ziomka. O tym nie wiesz? Beknął. Czekajcie, żeby nie było. Patrzcie, wyrzucę tu wszystko. Łóżko ma rozwalone. Na gołą klatę. A pobawię cię może w kotkę myszkę? Czy on mnie nie widzi? Chyba. Ach, trafiłeś mnie, no dobra. Jakoś nieco z daleka, ale to szczegół. Dobra, no mogłem to wygrać, ale nie musiałem. Taka zabawa. Nie wiem, jak chcecie, oglądajcie jeszcze jedną mapkę, bo pójdę jeszcze na jedną, ok? Także do zaraz, jak tylko będę na tej mapce, yo. No i jestem tutaj ponownie na kolejnej mapce, która się nazywa Zamek. No i muszę wam powiedzieć, mamy niezłe kłopoty. Bo już tutaj... Tu już tutaj, powiedzmy... Nasi przeciwnicy znajdują się już u nas w bazie. I muszę iść pomóc tym ziomkom naszym. Tylko nie wiem, czy mi się to uda, żeby oni mnie tak szybko nie zauważyli. Tam zamurowałem łóżko nieźle. Oni tu już ich zabijają. Słyszę TNT tutaj wybucha. Czy jak to miało być? Myślałem, że tutaj ktoś jest. A, dobra. Bo tu mamy ciągle jednego z ziomka, który sabotuje nam wszystko. Nawet villagery nam wysadził tutaj. Ale tutaj jest... O ja, ile tutaj jest tego wszystkiego. No i dobra, zostałem z jakimś Karolkiem. Tutaj mamy jeszcze villagera. Ciekawe, czy uda mi się gdzieś... Patrzcie, ile mam bloków, ej.
Mógłbym tym zamurować, nie wiadomo co. No i wysadził nam całe złoto, ziomek. Mieliśmy właśnie sabotażystę na mapie. Porobił tutaj wszystko i uciekł. Jeszcze zobaczę, czy w Ender Chestie cokolwiek mi zostało. Czekajcie, ja tutaj miałem Ender Chesta, tak? Jeszcze potki nie mam. Idę do przodu, chociaż nie mamy tego. Nie mamy zbytnio szans, bo ziomki tutaj nam ciągle sabotowali, kurczę, dojście do wszystkiego. Oni tamci już mają łuki i w ogóle, także kiepsko to widzę. O dobra, zdjął go. Mam nadzieję, że tam ich nie ma, by się przydało nam trochę złota na łuk jakiś. Tam łóżko nasze zamurowałem dosyć dobrze, mi się wydaje. Czekajcie, kupię sobie teraz czek. Kupię zwykły, żeby nie było. A, jeszcze potki. Kurczę, tyle tych bloków narobiłem. Dobra, tak mogę iść. Ziomek zabił mojego ziomka. Niedobrze. Będę musiał strzelać z łuku. Ale zanim mnie nie zabili, to może pójdę jeszcze po parę itemków. Bo tam komuś właśnie ma haksy. No całkiem bez haksów tutaj się tak nie da. Patrzcie. Trafić nie mogę. Tamten spadł. Dobra, mam czas teraz, żeby kupić tego Ender Chesta, bo chcę go tutaj postawić. W razie co? Tego złota nie chcę zmarnować. A już ziomek idzie go raszować. Dobra. Czekaj, potka jeszcze minutę. Dobra, wypiję ją teraz. Nie mam lepszego miecza. Mi się przydał ten... za złoto. Dobra, on tutaj już widzę ogarnął jednego. Mam nadzieję, że ogarnie drugiego, żeby nie dał się tak zabić. Ja pójdę teraz raszować na łóżko. Ogólnie ta mapa jest tak strasznie duża. Trzeba tu i tam wchodzić. Czekajcie. Patrzcie. Patrzcie, haker! Haker. No kurde, nie. Tak myślałem, wiecie co, i to wszystko całkiem to od nowa teraz. Meine Fresse. Nie wiem jak to teraz ująć, ej. Tak to się gra z tymi nobkami, ej. Tak inaczej nie może nazwać, noby. Czekaj, tu jest ziomek. Nie wiem, czy się opłaca miecz, aż taki drogi brać. Lepiej kupię sobie, nie no, potkę. Muszę ją mieć. Prot 3, czekajcie, wezmę sobie... Mogę zwykły sobie wziąć. Właśnie kilofu zapomniałem. Masz ziomek. Szans za bardzo nie mamy, jak widzicie. Pełno tych haksów. Czekajcie, jeszcze szybko pójdę. Tutaj wymienię. Bloków to niech tutaj będzie pod dostatkiem. Mam nadzieję, że to nie zniknie. Znowu będę musiał zasuwać iść całą tą drogę, co przed chwilą szedłem. Zobaczcie, dlaczego nie lubię tej mapy. Kurczę, jedzenia nie wziąłem. Muszę jeszcze trochę tego się wrócić, sorry. Ale ucinać też nie będę za dużo, chociaż już dużo ucięłem. Czekaj, mojego Karolka ciągle tu ziomek bije. Lipa. Idę na tej podce. I na tym, patrzcie, refu. Refie.
Nie mogę się zobaczyć, że on mnie zrzuci. Patrzcie, jaki na kilometr będzie bił. Patrzcie. Patrzcie, o. O, udało się. Fuck, niech oni do nas przyjdą. O, super. Super, super, super. Nic nie jest super. Bam. No szans nie mamy, ziomki, szans nie mamy. O, już idą. A ja nie mam czym się bronić. Patrzcie, no na hita tak najlepiej. No i tak najlepiej na hita, nie? Idę do nich na łóżko, nie wiem, może mi się uda. No i tak właśnie jest. Oni tam trochę będą mieć czasu. Trochę im to zajmie. Idę do przodu, nie wiem, może mi się uda. No i w łóżko. O ile tam ziomek nie będzie. Czekaj, się z trzech właśnie. Kurczę, jeszcze mi zaraz jedzenie się kończy. O, jest ziomek. Nie, no jeszcze spadłem. O, nie dość, że haki, kurczę, jak widzicie, nie zawsze się to udaje. Kurde. Mordę jeża. Mordę jeża. 7 minut na nic. Oni tam pewnie się kopią teraz, bo ja tam nieźle zakopałem to łóżko. Nie widział mnie. Nie widział mnie, nie widział mnie. Szybko do nich. Szans nie mam, ale bynajmniej może uda mi się łóżko roztygocić. Czekaj, a tu ziomek już był, Karolek. Nice. Nice, Karolek. Szybko teraz tylko jedzenie. Kurczę, 2 złota by mi się przydało. Tutaj kupię za to wszystkie refy. Szybko. Oh shit, ale mam złota. A nie pomyślałem o klacie. Dobra, mam najlepszy łuk. Nice, Karolek. Karolek tutaj ogarnia. Czekajcie, jeszcze muszę sobie kupić rzeczy. Dla mnie i dla Karolka. Tylko eku. Zanim przyjdą. Kurczę, mam problem, że ich nie widzę teraz. Będziemy tak na siebie kampić. Pim, pim, pim. Czekaj, a co by było, gdybym zrobił coś takiego?
Jak tu wejdzie, odpalę TNT. Żeby nie widział. Poczekamy sobie. Lol. Jeszcze Xander został. A nie widziałem jak on tutaj szedł. Kurczę. Sorry Karolek. Nie wiem czy teraz nie przyjdzie ten ziomek. No i teraz muszę iść na środek. Bam. Ale to będzie lipa. Jak tam pójdę? Czekajcie, że zrobię sobie tak. Trudno. Teraz jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie wiem gdzie on się ukrywa, ale jak ma łuk to mam przerąbane, bo ja mam tutaj po prostu te całe przejście. One jest gołe i wesołe. Jeszcze mam lagi w tym momencie. Kurczę. Jest, 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 jest. No super, na hakach, nie? GG Hacks. Oh, tak to widzicie. Jak ktoś gra, kurczę, fair, to inni nie grają. Ale cóż, taki to jest ten serwer. Z jednej strony lubię ten serwer, ale z drugiej dosłownie skurżają mnie te haki. Już nie powiem co, ale wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że Kotaku wam się podobało. Sorry, że tak długo trwało, no ale cóż. Taka naga prawda, że tak powiem, tych serwerów. Noby jesteście na hakach i tyle wam powiem. Na razie, hej!